Wspaniałe i unikalne są prastare góry świętokrzyskie ze swymi łagodnymi szczytami i malowniczymi, łatwymi szlakami oraz starożytnymi dymarkami i niezwykle ciekawą geologią. Gdzieś przeczytałam opinię, że to jedno z najpiękniejszych województw w Polsce. Z przyjemnością tego doświadczaliśmy kolejny już raz. The hollow shells and Góry Świętokrzyskie to nie tylko Święty Krzyż, który wznosi się za mną, ani nawet Łysica, ale na przykład Góra Chełmowa, na którą teraz idziemy. Szczyt nie powala, bo to raptem 350 metrów wysokości, ale jest przyjemnie, idziemy czarnym szlakiem, wrócić chcemy niebieskim, czyli robimy taką pętelkę, kilka godzin ma nam to zabrać. Pogoda nie jest gorsza, okoliczności przyrody piękne, także idziemy, a wychodźcie z nami. Ten szczyt to niewielka enklawa Świętokrzyskiego Parku Narodowego, zresztą bardzo klimatyczna. Idziemy tym czarnym szlakiem, no akurat teraz odpoczywamy. W górze słychać dzięcioły, w dole widać piękne kwiaty. Delektujemy się tym fajnym czasem. A jeszcze taka ciekawostka, Góra Chełmowa należy do Korony Gór Świętokrzyskich, więc korona nam towarzyszy. Jesteśmy na szczycie Chełmowej Góry i dowiedziałam się właśnie, że występuje tu aż 500 mrowisk mrówki Rudnicy, co podobno jest unikatem na tak małym terenie. Hello, po wyjściu z Parku Narodowego tym czarującym, choć krótkim wąwozem, wracamy już głównie asfaltem. Chyba ten szlak dobrze definiuje całe Góry Świętokrzyskie. Nietrudne, niewysokie, z pięknymi horyzontami. Takie sielskie i niespieszne, z usianą gdzieniegdzie drewnianą zabudową. To takie spacerowe góry, w których odnajdzie się każdy chcący odpocząć od szybkiego biegu czasu. Pętla miała się już ku końcowi, gdy szlak niebieski chciał nas poprowadzić przez nieistniejący już mostek na Słupiance. Ale znaleźliśmy jednak przejście. Wiesz, że w czasach starożytnych te okolice były poza Cesarstwem Rzymskim największym ośrodkiem wytopu żelaza w całej Europie? Trudnili się tym mieszkający tutaj wówczas Lubiowie z kultury przeworskiej. Opanowali oni pierwotny wytop żelaza w tak zwanych piecach dymarskich, niewysokich kominach stworzonych z cegieł. Potrafili ustawić ich setki, a nawet tysiące na rozległych terenach. Takie oryginalne stanowisko archeologiczne z pozostałością dawnych pieców podziwiać można w Muzeum Starożytnego Chłódnictwa Świętokrzyskiego w Nowej Słupi. Muzeum jest bardzo ciekawe, nowoczesne i multimedialne. I taka ciekawostka. Jedna taka postać jest warta tyle, co samochód. Muzeum organizuje też popularne święto Dymarki Świętokrzyskie. Co roku w sierpniu starożytność wraca tutaj do życia i możesz poczuć ją wszystkimi zmysłami. Rudy żelaza to nie jedyne bogactwo tych ziem. Góry Świętokrzyskie to najstarsze góry w Europie. Dlatego obficie występują tu minerały i skamieniałości. Jesteśmy w Muzeum Minerałów i Skamieniałości w Świętej Katarzynie. To jedna z większych kolekcji w Polsce, podobno, tego typu. No, dla mnie mały raj, bo jako, że jestem po geografii, to takie różne kamienie mnie po prostu interesują i mi się bardzo podobają. Zresztą i zobaczcie, jakie cuda można tutaj zobaczyć. Znajdziesz tu unikalne okazy z całego świata oraz te, które są znane tylko z ziemi świętokrzyskiej. Jesteśmy w sali z krzemieniem pasiastym. To bardzo znamienny kamień polski. Właściwie na całej ziemi występuje tylko w jednym miejscu, właśnie tutaj w Górach Świętokrzyskich. Jest fascynujący. Może wydawać się monotonny, ale wcale taki nie jest, bo zachwyca swoimi wzorami, a ja już swój mam. A wy? Czas zdobyć szczyt do Korony Gór Polski.
wprost z pensjonatu naszego o nazwie Łysica. Nawiasem mówiąc, pensjonat bardzo polecamy, bo jest piękny i bardzo smaczny, a do tego oferuje ciekawą nutkę relaksu. Ruszamy właśnie na Łysicę. To czerwonym szlakiem, godzinka drogi, spoko, pogoda dzisiaj trochę parowa, ale my idziemy na szlak. Mimo wszystko od dziecka wszyscy nam mówili, nie ma złej pogody, są tylko złe ubrania. No więc w tym roku wiosną szczególnie źle się ubieram. Szlak nie należy do trudnych, zresztą jak wszystkie tutaj. Przewyższenie to tylko 250 metrów i 2 kilometry trasy. Nie uszliśmy daleko, ale muszę się z Wami podzielić tą informacją, że tu jest naprawdę bardzo ładnie. Szlak jest tak malowniczy, że mimo tej pogody wygląda bardzo ujmująco. Akurat zrobiliśmy sobie mały przystanek przy źródełku i kapliczce świętego Franciszka. Od jakiegoś czasu szlak wygląda właśnie w ten sposób, że mamy pod nogami kamienie, wręcz głazy. I tak już chyba będzie do góry, bo za mną właśnie już się otwiera widok na słynne święto Wszystkiego Łoboża. No i jesteśmy na Łysicy, na pierwszym jej wierzchołku o nazwie właśnie Łysica, 613 metrów nad poziomem morza. Oficjalnie to najwyższy wierzchołek Gór Świętokrzyskich, ale wiemy, że kilkadziesiąt metrów dalej znajduje się drugi wierzchołek o nazwie Agata, który jest ciut wyższy. No i doszliśmy do wspomnianej wcześniej Agaty. Trochę się pomyliłam, bo to nie kilkadziesiąt metrów, a kilkaset, właściwie 700 metrów dalej. Skała Agaty się to nazywa albo Zamczysko, a nazwa właśnie wzięła się stąd, że w tym zamczysku onegdaj podobno mieszkały dwie siostry, właśnie Agata i Jadwiga. Cóż można więcej o tym powiedzieć? No właśnie jest, według najnowszych badań jest szczyt wyższy od Łysicy, więc tak czy owak na pewno koronę, do korony mamy zaliczony szczyt, niezależnie czy by to była Agata czy Łysica. Tak zdobyliśmy kolejny szczyt do korony Gór Polski, a tak prezentował się dzień później, z perspektywy Zalewu Wilków. Nieco inna aura, co? Specjalnie dużo wody w Górach Świętokrzyskich nie ma, ale jak już jest, to taka przyjemna jak to jezioro. Świętokrzyskie znane jest z popularnego szlaku literackiego. My wstąpiliśmy do Ciekot, gdzie dzieciństwo i młodość spędził Stefan Żeromski. Odbudowano tutaj, na podstawie opisów Stefana, dworek, w którym mieszkał wraz ze swoimi rodzicami. Pan Marek ciekawie opowiadał o życiu niedoszłego noblisty i wielkiego pisarza. W czasach, gdy język polski był oficjalnie zakazany, on osiągnął wręcz perfekcję we władaniu nim. Porównywano do samego Szekspira. Oczywiście ten ostatni władał językiem angielskim, nie polskim. Obok domku postawiono futurystyczny, jak na czasy Żeromskiego, szklany dom, w którym organizowane są spotkania kulturalne i wystawy. Jeżeli macie dłuższą chwilę, to nieopodal wije się rzeka Lubrzanka. Na jej nurtach organizowane są spływy kajakowe. Spacerowaliśmy też stokiem pobliskiej Góry Radostowej. Mamy również propozycję łączącą spacer, ładne widoki i aktywność dla dzieci. Sabat Krajno to park rodzinnej rozrywki. Latem oferuje park miniatur, park linowy, strefę zabawy i inne atrakcje. Zimą natomiast przeradza się w krainę dla narciarzy.
alejce można zobaczyć dużo obiektów, między innymi to mediolańskie Duomo, które jest jednym akurat tutaj nielicznych, które widzieliśmy na żywo. Robi niesamowite wrażenie nawet tutaj, a co dopiero jak się je naprawdę ogląda w Mediolanie. Muszę zweryfikować swoją poprzednią wypowiedź, bo jednak trochę tu jest tych obiektów, które widzieliśmy na żywo. Wieża Eiffla, Notre Dame de Paris, łuk triumfalny, zamek Neuschwanstein i prawdopodobnie London Eye gdzieś tam w tle też miga, zaraz sprawdzimy. No i mamy kolejny obiekt, katedra w Köln, największy i najważniejszy kościół w Niemczech, też zaliczony. Urzekający Neuschwanstein kojarzy nam się z ciekawostką. W czasach studiów jechaliśmy na stopa do Niemiec, gdzie pan podwożący nas dał nam nawet pieniądze na zwiedzanie zamku. No, byliśmy trochę głupi, poszły na coś innego, zamku nie zwiedziliśmy, ale z zewnątrz podziwialiśmy. W części światowej to już naprawdę nie spodziewałam się żadnego obiektu, który widzieliśmy. A to błąd, za mną Kapadocja urzekająca, a przede mną Efes, którego ruiny też podziwialiśmy na żywo. Przyznać muszę, że bardzo ładny ten park. Miniatury liczne i bardzo ciekawe, ładnie odwzorowane. Całość pięknie położona na stoku. No i mają bardzo dobrą pizzę. Tylko wycinek tego, co zobaczyliśmy w Świętokrzyskim. Subskrybuj kanał, bo przed nami m.in. wspaniały zamek, wiekowe drzewo, no i źródło nazwy całego województwa. Cenne opactwo. Ale to w kolejnym filmie. Pozdrawiamy.